Witam serdecznie. Na dzisiejszy dzień przygotowaliśmy dla Państwa z najnowszej kolekcji White Emotion Krzysztof Gaje i Tomasz Migdal fryzurę wieczorową w postaci koka asymetrycznego. Przygotowując tą fryzurę, pamiętamy o tym, aby włosy zostały idealnie nawinięte na wałki, w partiach przodu, w okolicach twarzy na wałki mniejsze i w partiach czubka w kierunku dołu na wałki coraz większe, do największych na samym karku. Jest to potrzebne do stworzenia fryzury bardzo miękkiej, gdzie te wszystkie partie z krótszymi, ewentualnie mniejszymi wałkami dają większe możliwości wykonania fal. Po odczekaniu jakiegoś czasu i wystygnięciu wałków rozwijamy wałki i dzielimy włosy na cztery separacje. Separację przodu, separację jednego boku, separację drugiego boku, separację tyłu, który dzielimy od ucha do ucha w pionie, a następnie pod kątem na dwie separacje. Separację dołu szczesujemy i wykonujemy tradycyjną kitkę na wysokości pomiędzy uszami. Wydzielając tą separację, naszą kitkę dzielimy na trzy części i zaczynając od części dolnej, bardzo mocno tapirujemy tą partię włosów. Z tak wykonanego tapiru wykonujemy dużą formę koka i przypinamy szpilkami. Drugą partię włosów naszej kitki tapirujemy już bardziej delikatnie i owijamy naszego koka, także przypinając szpilkami. Do wykonania tych separacji używamy szpilek większych. W trzeciej części naszej kitki wykonujemy ostatnią partię, bardzo delikatnie tapirując i wygładzając, idealnie przykrywając partię naszego koka. Możemy wykonać to także przy użyciu dużych szpilek. Następną partię, którą mieliśmy z podziału tylnej części naszej głowy, dzielimy na dwie części i wykonując bardzo miękkie ruchy, układamy w postaci fal na naszym koku poszczególne separacje. Separację dołu i separację góry. Przechodząc do partii boków, oddzielamy partię przy przedziałku mniejszą, czyli w naszym przypadku z lewej strony, i z tej separacji układamy na naszym już wykonanym czesaniu, czyli na naszym koku, następne miękkie linie w postaci fal. Oddzielamy następnie partię czubka, tą partię przypinamy klamrami.
i z partii nad prawym uchem wykonujemy kolejne bardzo miękkie linie, układając je na koło. Ostatniej części naszych włosów, czyli z partii czubka, wykonujemy lekkie podtapirowanie u samej nasady, aby nie była ta fryzura zbyt płaska, i następnie za pomocą dużych klamr upinamy bardzo szeroką falę, a końcówkę układamy na naszym koło. Kończąc całą naszą pracę i chcąc, aby fryzura nabrała jeszcze bardziej eleganckiego stylu, dopinamy ozdobę, w tym przypadku wielką broszę na czarnej kokardzie. Tak wykonany kok zawsze będzie tworzył wspaniałą, elegancką fryzurę uzupełniającą strój wieczorowy naszej klientki. No to ruszamy na łowy.